oczywiście, już widzę te tytuły, ale chodzi o to, że dzieci mają tak, prawda, że jak im się coś podoba, no to chcą być tacy jak rodzice i tak dalej, więc ona chciałaby być po prostu taka. Pierwszy powód już mamy, będą na pewno kolejne. Pani Weroniko, jesteśmy tuż po pokazie Bruźń bardzo cudowna, gdzie mogę tak przypuszczać, że zrealizowała Pani chyba swoje marzenie, czyli zagrała swoją wielką idolkę Elizabeth Taylor. Ja zrealizowałam swoje dwa marzenia, bo moim marzeniem, znaczy może tak, kiedy oglądałam Kleopatrę z Elizabeth Taylor, to ja sobie pomyślałam, że moim marzeniem jest zagrać Kleopatrę. Nie sądziłam, że moje marzenie się spełni i zagram nie tylko Kleopatrę, ale Elizabeth Taylor jako Kleopatrę. Więc to rzeczywiście jest takie bardzo magiczne dla mnie. W ogóle udział w tym filmie i ta rola traktuję jako takie po prostu coś. Czasami jest tak, jak coś się robi dla siebie, dla po prostu takiego. Nie wiem, niektórzy jadą do spa, ja sobie lubię zagrać swoją idolkę, może tak. Więc dla mnie to jest. Ta rola jest oczywiście nieduża, więc w ogóle miała być mniejsza jeszcze do tego, jak była pisana. Więc jest mi bardzo miło, że Lech trochę mi dodał scen. I dzięki niemu znaleźliśmy się na tym planie, ta cała scenografia, wszyscy w tych przebraniach. Po prostu ja się znalazłam w jakimś magicznym świecie, naprawdę. Jeszcze nie grałam w takich, znaczy grałam w różnych filmach, ale ten film był jakiś taki. Jak obraz po prostu. Ja miałam wrażenie, że jestem w jakiejś, jakąś częścią jakiejś właśnie sztuki. No to charakterystyczne dla filmów, prawda, Lecha Majewskiego. A właśnie mam takie pytanie, bo ja wiem, że pani mocno walczyła o tę rolę. Czy może pani o tym opowiedzieć? Bardzo proszę. Ale dobrze, ja wiem. Znaczy to nie jest tak, że mocno walczyłam, tylko Lech ogólnie po prostu szukał nieznanej aktorki do roli epizodu Elizabeth Taylor. No i jak ja się znaczy mój agent do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, tylko nie dzwoń do mnie 100 razy dziennie, ale no powiedział, że kocham Elizabeth Taylor, ale szukają tam aktorki do roli Elizabeth Taylor, to epizod, a ja mówię, muszę to zagrać i masz to tak zrobić, żebym ja to zagrała. To nie da się oczywiście wymusić tego, więc on skontaktował mnie z Lechem, no i Lech powiedział, tak, ale to nie jest duża rola. Ja mówię, ja wiem, ale jakby to jest moja idolka, moja córka ma na imię Elizabeth, ja wszystko o niej wiem. Ja jestem jedyna, która wiem, że znam jej duszę i chyba tylko o to chodzi, prawda? A mówi, no ale pani jest na nią za chuda. No więc ja po prostu powiedziałam, okej, no to jakby będę jeść. Więc to nawet utyłam trochę do tej roli, ale też tak kostiumowo, make-upowo stworzyliśmy, że jest to wrażenie, że jednak tam jakby no, jestem pełniejsza. Więc tak, to ja zresztą powiem szczerze, że wszystkie role w życiu, na których mi zależało, nie dostałam tak po prostu. Tylko zawsze to był jakiś casting albo ktoś mnie gdzieś zobaczył i to się tak jakoś w ten sposób kończyło, że trzeba było zawsze powalczyć o to. To teraz w takim razie zapytam o kolejne marzenie aktorskie, no bo po takiej roli, no oczywiście małej, ale jednak takiej znaczącej. Czy dla mnie to jest tak, że wszystkie role, dla mnie, ja w ogóle moim marzeniem i uwielbiam grać prawdziwe postacie, które naprawdę istniały. To jest najbardziej dla mnie fascynujące i no i rzeczywiście jest tak, że każda, trudno powiedzieć o marzeniu, bo może ta rola, o której ja marzę, ja nawet nie wiem, że ona istnieje, prawda? Więc ja tak na przykład miałam, bo dostałam taką rolę główną, gdzie moja postać jest 90% na ekranie w filmie It's Not Over z Christopherem Lambertem i po prostu przeczytałam tą postać, mimo że to kompletnie nie jest ja zresztą wolę grać bardzo inne osoby ode mnie samej, ale tak mnie zafascynowała, bo ona była tak psychologicznie złożona. To nie jest prawdziwa historia, ale była naprawdę taką postacią bardzo skomplikowaną i wiedziałam, że jest dla mnie wyzwaniem aktorskim. Zagrałam ją, dostałam ją z castingu i dostałam potem nagrody, zresztą już za nią. Właśnie za 2-3 tygodnie mamy premierę we Włoszech tego filmu, bo to jest międzynarodowy film. Więc tak naprawdę nie mam wymarzonej roli. Marzę, żeby dostawać dobre role, może tak. Ale chyba to jest teraz taki dobry czas w pani karierze, prawda? On jest dobry, tylko że ja nie pracuję tyle, ile może mogłabym.
dlatego że po prostu jestem mamą przede wszystkim. Więc dla mnie to jest najważniejsze, więc dużo rezygnuję z rzeczy. W takim razie na koniec zapytam, bo przywołała już Pani swoją córeczkę Elizabeth małą. Czy córka chciałaby iść w Pani ślady? Bo to już jest ten taki wiek, kiedy dziewczynki przyglądają się i są zafascynowane swoimi matkami. Wczoraj właśnie miałam jakąś galę, bo miałam robiony make-up i moja córka pyta mnie: mama, jaka jest Twoja praca? Ja mówię, no jestem aktorką. To ja też chcę być taką aktorką i też chcę mieć taki make-up. Oczywiście już widzę te tytuły, ale chodzi o to, że dzieci mają tak, prawda, że jak im się coś podoba, no to chcą być tacy jak rodzice i tak dalej, więc ona chciałaby być po prostu taka. Pierwszy powód już mamy, będą na pewno kolejne. Ale widzę w niej predyspozycję, natomiast na pewno nie będę ją w to ani pchać, ani zachęcać, ani zniechęcać. Niech ona też jest, kocha balet, jest absolutnie zapaloną baletnicą. Może będzie baletnicą, nie wiem. Niech będzie kim chce, byleby była szczęśliwa i zdrowa. Ja życzę wszystkiego dobrego i pani, i córeczce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Patronem odcinka jest Tele5.